Szanowni Państwo, w maju podjęliśmy inicjatywę ustawy obywatelskiej, projektu obywatelskiego z tą podwyżką od lipca. Wielkim wysiłkiem i nakładem sił 140 tysięcy osób zebraliśmy podpisy i złożyliśmy projekt ustawy 9 czerwca. Szanowni Państwo, do dnia dzisiejszego ten projekt nie jest rozpatrzony, a podwyżki od 1 lipca zafunkcjonowały. Rządowe podwyżki obowiązują. Jaki to ma skutek? Za chwilkę odczujemy to wszyscy. Sezon grzewczy się rozpoczyna. Niebawem rachunki przyjdą w zupełnie innej skali w stosunku do tych, których się przyzwyczailiśmy. I dzisiaj, Szanowni Państwo, była nadzieja na to, że ten projekt jednak będzie procedowany i będzie przyjęty. Komisja, a w zasadzie dwie komisje połączone energii i gospodarki, miały procedować tę ustawę. Okazuje się, że niestety zadziałał tutaj zamrażarka, to znaczy przewodniczący komisji Ryszard Pertur przekierował tę ustawę do podkomisji. Co to oznacza w praktyce? Zamrożenie i leżakowanie tej ustawy przez kolejne tygodnie, a może nawet i miesiące. W sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj u progu nowego sezonu grzewczego. Za chwilkę trzeba będzie uruchamiać piece, ogrzewanie również systemowe i natychmiast to powinno dzisiaj zafunkcjonować, bo wiemy, że energia elektryczna zdrożeje 29%, gaz ponad 15%, a energia cieplna w zależności od źródła ponad kilkanaście procent. Widzimy celowe, świadome, intencjonalne działanie, żeby tę ustawę zablokować, nie szanując podpisów wszystkich tych, którzy właśnie w tym uczestniczyli, ale też nie rozumiejąc tego, że te podwyżki naprawdę dotykają Polaków. Dołóżmy do tego jeszcze jeden argument. Miejmy świadomość tego, że wypłacana obecnie 14. emerytura jest pomniejszona o 900 zł. To właśnie uderza w najbiedniejszych, a tymi najbiedniejszymi najczęściej są emeryci. Szanowni Państwo, na posiedzeniu połączonych Komisji Gospodarki i Energii zwracaliśmy uwagę, że to, o czym zdecydowała obecna większość koalicyjna, powoduje wyraźny wzrost inflacji. Przypomnę tylko, że Rada Polityki Pieniężnej dzięki swej rozsądnej polityce sprowadziła inflację w marcu tego roku z najwyższego poziomu rok wcześniej z 18,4% do 2%, a więc inflacja znalazła się w celu inflacyjnym, a następnie dwie kolejne decyzje rządu Donalda Tuska spowodowały znowu gwałtowny wzrost inflacji. Pierwsza decyzja to rezygnacja z zerowego podatku na żywność. Przypomnę, że to z dniem 1 kwietnia to rozwiązanie weszło w życie i dało to rezultat w postaci 0,6 punkta procentowego wzrostu inflacji z 2% do 2,6%, a lipcowe odmrożenie cen energii spowodowało skok inflacji aż o 2,6 punktu procentowego. Proszę Państwa, w lipcu inflacja więc skoczyła do 4,2%, teraz znowu kolejną 0,1% i wszystko wskazuje na to, zresztą to wynika z precyzyjnej prognozy Narodowego Banku Polskiego, na koniec tego roku będzie wynosiła przynajmniej 5%. Jeżeli koalicja zdecyduje się, a wszystko na to wskazuje, na dalsze odmrażanie cen energii, to na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku inflacja przekroczy 6% i to w wariancie optymistycznym. To podnosiliśmy, proszę Państwa, że tak gwałtowny wzrost inflacji powoduje określone reperkusje w polskiej gospodarce. Przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że Rada Polityki Pieniężnej nie może obniżać stóp procentowych, a to z kolei decyduje o poziomie oprocentowania kredytów, niezwykle ważnych i z punktu widzenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Niestety okazuje się, że większość koalicyjna na te merytoryczne argumenty była nieczuła. Stąd decyzja o powołaniu podkomisji, ale powiedzmy sobie uczciwie, chodzi o zdołowanie tego obywatelskiego projektu i jego nieuchwalenie. Czyli mówiąc inaczej, wprost, koalicja decyduje się zapłacić za to, co robi, podwyższoną inflacją z bardzo negatywnymi skutkami dla sytuacji budżetowej gospodarstw domowych i wszystkich przedsiębiorców, bo przecież energia jest składnikiem kosztów wszystkiego, a to będzie nakręcało procesy inflacyjne. Szanowni Państwo, w Polsce mamy jeden z droższych kredytów w Europie, jeśli nie najdroższych, a jest to wynikiem oczywiście wysokich stóp procentowych. Ostatnie komunikaty Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego wskazują na to, że
przy tego rodzaju impulsach inflacyjnych, jakimi są po pierwsze podwyżka VAT na żywność, która miała już miejsce, a po drugie rzeczywiście uwolnienie cen energii w lipcu i kolejny krok w styczniu, możemy spodziewać się, że stopy procentowe nie będą obniżane przez najbliższy rok. Co to oznacza? Bardzo wysokie raty kredytów, a dla wielu brak zdolności kredytowej, które by chcieli zakupić nie chociażby nieruchomość w najbliższej przyszłości. Więc to są dramaty, które można powiedzieć bardzo płynnie z cen energii przekładają się na bieżące życie, na inne dziedziny. Bo jakby można powiedzieć wartość kredytu, czyli jakby koszt kredytu dla gospodarki, dla przedsiębiorców, ale też dla zwykłych rodzin jest niebagatelny. Większość młodych Polaków albo ma kredyt, albo się o niego stara. W związku z tym jest to ogromny problem. I z tego punktu widzenia te impulsy inflacyjne są bardzo groźne dla gospodarki. Proszę Państwa, jeszcze jeden wątek, bo zupełnie niedawno jeden z wicepremierów był uprzejmy publicznie powiedzieć, że o najwyższy czas, żeby Rada Polityki Pieniężnej weszła na ścieżkę obniżania stóp procentowych. Więc proszę Państwa, z jednej strony decyzje rządu powodują, że inflacja rośnie, tak jak powiedziałem, w lipcu o 2,6 punkta procentowego. To jest naprawdę bardzo poważny skok inflacyjny, a jednocześnie pan wicepremier, no w tym przypadku Kosiniak-Kamysz, ujawnijmy to nazwisko, apeluje do Rady Polityki Pieniężnej o obniżkę stóp procentowych. Proszę Państwa, to się, jak Państwo się domyślają, nie spina. Polityka rządu powoduje, rzeczywiście daje kolejne impulsy inflacyjne i wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia będzie to kolejny impuls inflacyjny i jednocześnie apel do Rady Polityki Pieniężnej, żeby podejmowała decyzję o obniżce stóp. Gdyby Rada się temu chciała podporządkować, prowadziłaby absurdalną politykę. W okresie wzrostu inflacji Rada jest przymuszana do obniżki stóp. To jest po prostu niemożliwe i niezależny bank centralny tego nie robił ze wszystkimi tego konsekwencjami, o których mówił przed chwileczką pan europoseł Buda.